Pewnie trzeba jeszcze dużo zrobić, aby ta dostępność wyglądała tak, jakbyśmy chcieli. Musimy cały czas pracować nad tą dostępnością architektoniczną. Musimy dostarczać nowych technologii, tak aby ludzie z różnymi niepełnosprawnościami mogli się realizować, mogli się odnaleźć w tym otaczającym świecie. Ale wydaje mi się, że też potrzebujemy pracować ciągle nad tą naszą dostępnością w głowach, nad tą otwartością, nad tą przestrzenią dla drugiego człowieka. Musimy i możemy.